się w opiekę. Oddał Panu swemu, Pan całym sercem szczerze ufa Jemu. Świeżec może ma obrońcę. Nasz patron rocznikowy, błogosławiony ksiądz Jan Balicki, który został przez papieża Jana Pawła II kanon beatyfikowany w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, o którym Karol Wojtyła w 75 roku mówił, że jest wzorem duchowości kapłana diecezjalnego, mawiał Bene mihi Domine quia humiliastime. Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył. Mając na uwadze cały ogrom łask, jaki na niego spłynął poprzez te funkcje, jakie mógł pełnić, poprzez bycie kapłanem, poprzez bycie rektorem, wykładowcą teologii dogmatycznej. Za jego wzorem chcemy tak dzisiaj powtarzać. Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, patrząc na wszelkie łaski, jakimi nas Pan Bóg obdarzył przez całe te 10 lat. Chcemy przychodzić i pod Twoim przewodnictwem Panu Bogu dziękować, ale także i go przepraszać, prosić o błogosławieństwo na dalszą drogę życia kapłańskiego. Prosimy Ciebie o to, byś przewodniczył temu naszemu dziękczynieniu. To Tobie żeśmy przecież ślubowali, przysięgali cześć i posłuszeństwo 10 lat temu. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Prosimy Cię, przewodnicz naszej modlitwie, aby ona była godna Bożego serca. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselić. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Do tego słowa, które padło dzisiaj na początku mszy świętej, upokorzenie, dochodzi to, które chyba jest najbardziej istotne i ważne. Radość. Ale radość, która zawsze myśl tych słów Pana Jezusa z Wieczernika przychodzi po pewnym konflikcie ze światem. I po chwili, kiedy wydawałoby się, że świat ostatecznie zatriumfował, wprowadzając przez to uczniów w smutek i płacz. Będziecie płakać, będziecie zawodzić, a świat się będzie weselił. Będziecie się smucić, ale to, co jest najbardziej istotne, wasz smutek zamieni się w radość. Te słowa oczywiście możemy odnieść do tego, co przeżywali uczniowie Pana Jezusa w tych najbliższych niemal godzinach i dniach, które nastąpiły po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i po tej szczególnej chwili, kiedy On, Chrystus, nazwał ich przyjaciółmi. Bo przecież byli świadkami, w jakiejś mierze także uczestnikami tego szczególnego przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca. Przez mękę, przez poniżenie najwyższe, przez mękę śmierci. Świat wtedy triumfował. Oni byli pełni smutku, niektórzy nawet zwątpienia. Ale potem przyszła radość zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. I warto tutaj sięgnąć do Ewangelii Łukaszowej, mówiącej o tym, z jaką radością oni, apostołowie, opuszczali Górę Oliwną, miejsce, z którego Chrystus wstąpił do nieba. Jednakże te słowa Pana Jezusa można odnieść do całej historii Kościoła. Historii Kościoła polegającej na tym, że głosi on światu Ewangelię. Ale nie spotyka się to wcale z wielkim przyjęciem i entuzjazmem ze strony świata. Słyszeliśmy, co spotkało świętego Pawła,
kiedy zaczął swoje nauczanie w Koryncie, zresztą też po swoistej porażce, jaką poniósł na Areopagu Ateńskim, kiedy śmiano się z tego, że mówił o zmartwychwstaniu. I kiedy inni, dbający o resztkę grzeczności, powiedzieli mu: posłuchamy cię innym razem. A tutaj znowu sprzeciwiali się, bluźnili. Nie chcieli słuchać o Jezusie z Nazaretu, który jest prawdziwie Mesjaszem i Bożym Synem. Ale to jakby część prawdy o Kościele. Bo przecież byli inni, którzy Pawła przyjmowali, którzy uwierzyli, tak jak ów Kryspus, przełożony synagogi z całym swym domem. I to, co brzmi rzeczywiście jako przejaw wielkiej radości. Wielu uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Przyjmować wiarę i chrzest to można tylko dzięki Kościołowi. Także Paweł i jego najbliżsi współpracownicy, Sylas, Tymoteusz, mieli udział w radości Kościoła, który rodzi się i powstaje mimo sprzeciwu i mimo nieuniknionych chwil smutku i żalu. Warto w tym momencie wrócić do niektórych stwierdzeń świętego Pawła, najpierw do tych, które znajdujemy w jego listach, pisanych właśnie do Koryntian, do tych chrześcijan, którzy dzięki przepowiadaniu przyjęli wiarę i chrzest. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisał: a ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie, żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami waszej radości. Wiarą bowiem stoicie. Jawi się zatem Paweł, który słusznie może nazywać się ojcem ich wiary, nie jako ten, który ich wiarą włada, ale który jest współpracownikiem ich radości. Właśnie dlatego, że otworzył ich na wiarę i chrzest. Wiarą bowiem stoicie. Ileż w tym stwierdzeniu Pawła radości właśnie. Że ci, których do Chrystusa doprowadził, a potem w jakiejś mierze zostawił, idąc dalej za głosem swego apostolskiego powołania, ci ciągle trwają w wierze i radości. A potem w drugim liście tak pisał: z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pewien jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. Jest zatem sam w trudnej sytuacji, ale to, że spotykają go trudności w głoszeniu Ewangelii kolejnym miastom, które jeszcze nigdy o Chrystusie nie słyszały, to ponad to, co dla niego trudne i niełatwe, ponad to jest radość, że ci, którzy są jego synami duchowymi, którzy żyją w Koryncie, mogą być jego chlubą. I to jest jego pociecha, to jest jego radość. I kolejne, podobne tym stwierdzenia, tym razem z listu do Filipian. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. A także i wy się cieszcie
i dzielcie radość ze mną. Po ludzku wydawałoby się sytuacja tragiczna, możliwość męczeńskiej śmierci. Coś się w sposób ostateczny może, gdy chodzi o jego wędrówkę na tej ziemi, zakończyć. A on jest pełen radości, że może spotkać się z Chrystusem, któremu zawierzył i do którego cały czas tak wiernie biegł, będąc posłuszny duchowi, który prowadził go apostolskimi drogami. I co więcej, domaga się od tych uczniów, do których pisał, mieszkańców Filipii, żeby ta radość ducha, którą on przeżywa w sytuacji rzeczywiście skrajnej, stała się także ich radością. Bo jest to w końcu w sposób najbardziej głęboki udział w życiu Chrystusa. W tej Jego ofierze za zbawienie świata. I podobnie jeszcze, podobne słowa zawarte w pierwszym liście do Tesaloniczan. Jakaż nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały, czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością. Moi drodzy, odwołujemy się do tych najbardziej pierwotnych świadectw, co znaczy żyć apostolską radością. I odnosimy to do czasów nam współczesnych, a wy, drodzy bracia, w kapłaństwie świętujący dzisiaj dziesięciolecie święceń, musicie to odnosić właśnie do siebie, do tych minionych lat, 10, na pewno już nabrzmiałych i smutkami, ale także bogatych w radości. W te radości najbardziej głębokie i piękne, które nas najbardziej zbliżają do Chrystusa, dzięki którym jesteśmy najbliżsi Jemu. Radości, które płyną z Ducha Bożego. Różnie pewnie wygląda wasz rachunek z tych minionych 10 dni, lat. Ale na pewno nie zabrakło czasu radości i chwil radości, tych prawdziwie chrystusowych, będących darem Ducha Świętego. I za to, moi drodzy, bardzo serdecznie Bogu dzisiaj dziękujcie. Za tę radość waszego kapłańskiego trudu, która jest jednocześnie radością Kościoła. Tych wszystkich Bożych dzieci, starszych i najmniejszych, którym głosiliście Boże Słowo i którzy przyjmowali to Słowo swoją wiarą, ciągle pogłębianą, ciągle bardziej świadomą tego, co znaczy wierzyć dzisiaj w Boga Trójjedynego, co znaczy wierzyć w Jego Kościół, naszą Świętą Matkę, co znaczy mieć ostatecznie nadzieję spotkania się z Chrystusem w wieczności. Za te wszystkie chwile takiej pięknej radości dziękujcie dzisiaj Bogu, a jednocześnie proście, by smutki płynące z tego, że świat nie chce was przyjąć, niekiedy odrzuca, niekiedy nawet upokarza, żeby te trudne chwile nie sprawiły tego, że jesteście pełni mocy Bożej. Tej radości, która płynie z wysoka i która właśnie ona zwycięża świat. Nie przyjdzie.
pragnę.